I anioł policzy od jednego do trzech, a na trzy staniesz przed ciałem subtelnym Agnieszki. Jeden. Dwa. Trzy. Jak ją zobaczysz, to powiedz mi. Widzę jakąś postać, ale taką jakby zasłoniętą taką szarą mgłą. Mhm. Dla ciebie mgła nie stanowi żadnego problemu, dlatego zbliż się troszeczkę bardziej i rozwij sama tą mgłę i sprawdź, czy to jest Agnieszka. No mam poczucie, że tak, ale jeszcze czuję tam coś innego. Mhm. To teraz unieś się do góry, tak żebyś Agnieszko zobaczyła z góry, pośród tej mgły. I powiedz mi, co widzisz z góry? Co widzisz tam jeszcze w tej przestrzeni? Widzę, jakby tam było coś takiego ciemnego, takiego smołowatego. Mhm. Gdzie to jest? W stosunku do Agnieszki z boku, za nią, przed nią. Tak jakby do niej przyklejone to jest. Ale jest cała tym oblepiona, czy tylko ma Nie, 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 to jest jakiś... jakaś taka, to jest jakaś istota taka, która jest jakby przyklejona do niej. Mhm. Okej. Czy Agnieszka zauważyła, że jesteś w jej przestrzeni? Mhm. A co jest jeszcze wokół tej mgły? Teraz, kiedy jesteś tak wyżej, to powiedz mi, co to jest za przestrzeń, gdzie ona przebywa? To jest jej przestrzeń, czy jest on gdzie indziej? Unieś się wyżej, wyżej i wysoko i powiedz mi, jak to widzisz z góry? No to jest tutaj ziemska taka przestrzeń. Mhm. Okej, czyli przebywa gdzieś w pobliżu swojego ciała fizycznego. Mhm, tak. Dobra. To zrobimy jeszcze jedną rzecz. Rozłącz się teraz z tym obrazem. I idź do ciała fizycznego Agnieszki. I od ciała fizycznego, to jest jak drugi sposób na lokalizowanie ciała subtelnego, bo ciało subtelne zawsze jest w kontakcie z ciałem fizycznym. I od ciała fizycznego idź do ciała subtelnego. I powiedz mi, jaki obraz ci się pojawi. Czy ten sam, czy inny? Tak, no ten sam obraz. Okej, to bardzo dobrze. W porządku. To teraz stań przed Agnieszką, tak żeby ona ciebie zobaczyła. Stoisz? Tak, tak, stoję. Mhm. Popatrz jej się w oczy i sprawdź, czy to jest na pewno Agnieszka. Twoje ciało subtelne doskonale będzie to wiedziało, jak to zrobić, więc... No, tu mam wątpliwości, bo to jak oczy są jakieś jakby innej istoty. Mhm. Ale czy wyczuwasz esencję Agnieszki tam? Czyli tą część, która jest połączona tak, z ciałem fizycznym? Mhm. Coś tam jest, jest jakaś część jej, ale tak jakby...
Tak jakby ona była tylko troszkę tam. To nawiąż kontakt telepatyczny z tą najbardziej świadomą częścią. Stwórz kanał telepatyczny między tą najbardziej świadomą częścią i zapytaj, czy to jest całość tej esencji, czy ta esencja jest jeszcze gdzieś indziej. No jest, widzę ją gdzieś, jakby ona była gdzieś uwięziona. To idziemy do tej najbardziej świadomej części, tej, która zawołała nas na sesję dzisiaj. 1, 2 i 3. Widzę ją jako jakieś kraty mi się pokazują, ale też jakieś takie, jakby była podłączona do czegoś, do jakichś rurek czy do czegoś. Dla ciebie kraty nie stanowią żadnego problemu, to po prostu przenikasz przez tą przestrzeń i idź do tego miejsca, gdzie ona jest, tak żebyś mogła jej popatrzeć w oczy. Tak, teraz ją rozpoznaję, że to jest ona. Ale ona nie jest tutaj na ziemi, tylko to jest gdzieś w innej przestrzeni. Popatrz jej w oczy i zapytaj, czy to ona nas zawołała na sesję. Tak. Czy ona wie, co to jest za przestrzeń, w której przebywa teraz? Nie, nie wie. Ona jest tam uwięziona i gdzieś została zawłaszczona jakby. I jedyne, co jej pozostało, to taka ostatnia wola, żeby właśnie zawołać o pomoc. Okej. Okay. A co to była za jej część, którą zobaczyłaś na samym początku zajęć? Sesji? To była jej rozdzielona esencja, wydłużona czy część esencji? Tak. Część, jakby taka, która musi zostać w ciele, żeby to ciało funkcjonowało. Ale to ciało też jest zawłaszczone właśnie przez taką maś, jakąś taką. To mi trochę przypomina taką ośmiornicę. Ja już kiedyś widziałam tą ośmiornicę u siebie. Okej. Okay. No dobra. Porozglądaj się, Aniu, dookoła i powiedz mi, co to jest za miejsce, gdzie jest Agnieszka. Czy ona leży, siedzi? Co się dzieje? Właściwie to ona się może nawet poruszać, ale to jest jakaś taka mała przestrzeń, jakby taka cela więzienna, jakaś taka. I tam jest więcej tych istot. Zapytaj się Agnieszki, czy wychodziła z tej przestrzeni? Nie, ona tam nie może wyjść. A kto jej zabronił? Kto jest zarządcą tego miejsca? No jakieś gady. Gady tam widzę, tak w ogóle taka. To jest strasznie tak zielono tam mi się pokazuje, taka, taka przestrzeń właśnie, taka zieleń gadzia taka, ale tam nawet jakby to więzienie jest takie zielone całe. No dobra. To powiedz Agnieszce, żeby teraz wyciągnęła te wszystkie rurki i stanęła obok ciebie, odłączając się od tego wszystkiego, do czego jest podłączona. No, ona trochę nie może i trochę nie chce. A dlaczego nie chce? Bo takie jest poczucie, że jakby ona coś obiecała, podpisała jakiś taki kontrakt z tym, że ona tam nie jest tak zupełnie zawłaszczona, tylko tam jest trochę dobrowolnie. Aha. To dlaczego teraz potrzebuje pomocy? To co się w takim razie co dzieje? Bo ciało fizyczne. Powiedz. Tam jest tak, że oni jakby zabierają jej energię i ona czuje, że ona jakby tutaj znika. W sensie takim energetycznym, że oni tak ją tam doją z tej energii, że, no, że jej to zaczęło jakby uwierać, ale jednocześnie ma poczucie, że sama też się na to zgodziła. A też zgodziła się na to, żeby rozciągnąć swoją esencję, żeby część esencji przebywała przy ciele fizycznym, a część tam? Nie, to jakoś oni to narzucili jej.
A czy wie, że przy tej rozciągniętej części, tej, która przebywa przy ciele fizycznym, jest jakaś istota? Nie. A czy ona ma kontakt bezpośredni z ciałem fizycznym i wie, co się dzieje na planie fizycznym z jej ciałem? Nie, w ogóle nie wiem. I nie jest Ona zainteresowana? jakby zgodziła się tam na jakiś eksperyment taki jakby medyczny, jakby coś, który miał służyć jakiejś szerszej sprawie. W jakiej sprawie? To bardzo ciekawe. No, jakoś została tutaj chyba zmanipulowana trochę i w jakiś sposób namówiona do tego, żeby się poddała temu eksperymentowi. Jakby, tak jakby oni mieli testować na niej coś, jakieś, no nie wiem, tak mi przychodzi do głowy leki, ale to jest... Dobra, to chodźmy do tego momentu, kiedy ona podpisuje ten kontrakt. Tak, żeby zobaczyć, czy w tym kontrakcie było to, że nie będzie miała kontaktu z ciałem fizycznym i że ta część, i że będzie w ogóle rozciągnięta jej esencja. Idźmy do tego momentu, kiedy na moment, zanim podpisze ten kontrakt. Jeden, dwa i trzy. Ona ma chore ciało też. Jakaś dolegliwość, widzę jakąś dolegliwość fizyczną w ciele, jakąś chorobę. Ale zobacz, czy to jest to obecne wcielenie, czy inne. Przychodzi mi, że inne. Jakieś wcześniejsze musi być chyba wcielenie. I to. To któreś tam już z kolei. I co się dzieje na planie subtelnym? Idziemy do tego momentu, kiedy ona zaczyna wchodzić w interakcję i zgadzać się na ten eksperyment medyczny. No teraz to widzę, że ona jest jakoś ciężko chora. Jakiś taki, taka przewlekła choroba. Może to jest jakiś nowotwór, czy coś w tym stylu. Może jakaś inna. No, nie widzę tego tak do końca, ale to jakby nie ma tutaj jakiegoś znaczenia. Bardziej jakby ona się boi śmierci. Takie poczucie, że jest taki lęk przed śmiercią, taka beznadzieja, nikt jej nie daje jakby możliwości, żeby ją wyleczyć. I co jakby się takie mam poczucie, że tutaj się dzieje coś we śnie. Że ona gdzieś zasypia, nie wiem, może pod wpływem leków. Może jakieś tam są leki takie właśnie przeciwbólowe typu morfina czy coś. I ona jakby... Co się dzieje na planie subtelnym? Tutaj ona przestaje mieć trochę kontrolę nad jakby te ciała jakby takie te subtelne u niej. Jakoś tak, no nie, jest taki jakiś chaos, zamieszanie, taki lęk tam się dzieje, jakiś taki no coś takiego bardzo o obniżonych wibracjach, myślę, że to przyciągnęło w jakiś sposób taką postać, ale to normalnie mi się gad pokazuje tutaj. I co ta postać jej mówi? Że jej pomoże. Że jak ona pomoże im i podda się jakimś tutaj eksperymentom, że oni testują tutaj coś, jakieś tam leki, jakieś możliwości nowe, to jej ciało będzie zdrowe. No i tak się dzieje. Okej, czyli on jej obiecuje, że jej ciało będzie zdrowe, a ona na co się zgadza? Ona się zgadza na to, żeby poddać się właśnie jakby, że no tak jakby ona idzie za tym gadem w to miejsce, w którym zostaje uwięziona i tam ją podłączają pod te wszystkie rurki, robią tam z nią różne rzeczy.
I ciało fizyczne rzeczywiście zdrowieje w tamtym. Zdrowieje ciało Dobra, fizyczne. to teraz idź do momentu, jak tamto ciało fizyczne umiera. I idź do momentu, jak to ciało fizyczne umiera i zobacz, co się dzieje z esencją. Ona jest chyba jakoś całkowicie przejęta przez, przez te gady i przez, bo tam już widzę tą taką maź czarną. Mhm. Czyli w momencie takim, dokładnie do momentu, kiedy ciało fizyczne umiera i ta część subtelna, która zasilała ciało fizyczne, wychodzi z ciała. Zwolnij sobie czas i bardzo powoli powiedz mi, którędy przez ciało wychodzi i co się dokładnie dzieje. Wychodzi chyba tutaj przez pierś, tak, znaczy w sensie tu przez klatkę piersiową. I takie mam poczucie, że ona w tym momencie chyba zostaje dopiero przejęta przez tą maź. Tak jakby to się do niej wtedy przykleja, bo ona jest tak słaba, bo to jest tylko część jej, więc to natychmiast przyciąga jakiegoś takiego pasożyta, bo to jest taki jakiś pasożyt, to coś. Okej. Okay. Czyli nie dosyć, że ona jest tam gdzieś zabrana i tam są te eksperymenty na niej robione, to tutaj jeszcze ta część jej, ta mniejsza jakby część, jest jakby drenowana energetycznie przez tego pasożyta. A co to jest za pasożyt? Rozpoznaj jego eteryczne DNA, co to jest? To jest jakaś taka właśnie... Jakby takie macki jakieś tam widzę, no to jakby jakaś ośmiornica, jakby coś takiego, taka kałamarnica. A czy ona współpracuje z tymi gadami? Nie, nie, to jest w ogóle taki przypadkowy po prostu byt, który tam się przyplątał i został po prostu przyciągnięty tym, że rozpoznał takiego żywiciela potencjalnego, no i się tam odczepił. Dobra, to idziemy teraz do momentu kolejnego wcielenia i powiedz mi, czy wciela się tylko ta część z tą podłączoną ośmiornicą? Tak. Okej. Dobra. To idziemy do momentu, z którego do ciebie mówię. I ty, Aniu, pooglądaj to miejsce, w którym ona przebywa. Jesteś całkowicie transparentna i niewidoczna. Wyjdź z tego pomieszczenia, gdzie jest Agnieszka. Jeśli ona chce, to może dołączyć do ciebie. Chce dołączyć? Nie. A dlaczego nie chce dołączyć? No, ona nie może, no bo tam jakby jest zobowiązana tym... Okay. Tym kontraktem. Ale dobra, możemy zrobić tak, że zatrzymamy czas, także jak wyjdzie z tego, to nawet nikt się nie zorientuje, że ona wyszła. Jak będzie chciała wrócić z powrotem, dalej wypełniać ten kontrakt, to zrobi. No tam jest lęk duży. Ona boi się przekroczyć tych jakby tych krat. A gdzie ma ten lęk? Gdzie on jest generowany? No, to jest takie jakby przekonanie, które ona ma i które zostało jakby tak podsunięte, że jak wyjdzie stamtąd, przestanie jakby, przestanie tu się leczyć, czy tam zażywać te specyfiki, to ciało zacznie chorować z powrotem. Czyli taki ma kontrakt, że dopóki ona tam jest i jakby no ma te popodłączane te wszystkie rurki, to wszystko to, to jej ciało jest zdrowe. Ale przecież nie wie, co się dzieje u ciała fizycznego. Powiedz jej. Ale gdzieś ma tam takie, to nie wiem jak to. Gdzieś wierzy, ma te w tym kontrakcie jakby to i... I wierzy w ten kontrakt. Tak, i wierzy w ten kontrakt. Nie, nawet nie sprawdza tego, bo jakby nie wie, że może to sprawdzić. To teraz niech sprawdzi, co te rurki wprowadzają w jej ciało subtelne. Co to jest? Tak, jakby taki narkotyk, takie coś, jak ona
wtedy dostała te środki takie, jak to ciało fizyczne, takie rzeczywiste, dostało te środki takie przeciwbólowe, czy no nie wiem, czy to była jakaś morfina, czy coś. I coś takiego też ma podawanego, żeby jakby ją trochę tak, no, żeby jej chaos wprowadzić, żeby ona była taka, no, nieświadoma niczego, żeby tam, no tak jak, żeby tak się czuła trochę jak po narkotykach, no. Okej. A czy są rurki, które coś wyprowadzają z jej ciała subtelnego? Tak, tak, właśnie miałam powiedzieć też, że są takie, co wprowadzają i takie, które wyprowadzają energię. Jaki rodzaj energii? Ona ma w ogóle wysokie wibracje bardzo. Ja jak tylko jakby ją zobaczyłam, to pomimo tego, że tam była ta mgła i ten jakby na tym takim fragmencie tego ciała ta ośmiornica, to ja tam czułam bardzo wysoką wibrację, taką no taką właśnie taką wysoką świadomość też. I no i ona właśnie oddaje im te wibracje takiego, takiej miłości, takiego, no, jakiegoś takiego właśnie. I tylko taki rodzaj energii wypływa tymi rurkami? Tak. A co się dzieje z tym fragmentem, który jest przy ciele fizycznym? Jaką No, on jest energię... taki stłamszony. Taki stłamszony, on tam za wiele nie może zrobić. A jaki rodzaj energii jest pobierany przez tą ośmiornicę? Tam jest lęk. Lęk Tam jest przed lęk czym? Pobierany. No przed takim unicestwieniem, bo tam jest taka bardzo duża świadomość słabości tego ciała i tego i takiej energii życiowej. No i jak... No i ten lęk się właśnie tak generuje przed takim właśnie, że zaraz umrę, zaraz nie będzie mnie, zniknę. I ten lęk jest właśnie pobierany przez tą ośmiornicę. Ona się tym żywi. Dobra. To teraz rozłącz się z tym obrazem. Rozłącz się całkowicie. I pójdziemy do przyczyny ezoterycznej. Zobaczysz, co jest przyczyną ezoteryczną tego, że ciało fizyczne Agnieszki funkcjonuje w mechanizmie iluzji. Czyli nie widzi rzeczy takimi, jakimi są. Tylko takimi, jak chce, żeby było. I nie dostrzega tego, co się dzieje wokół niej. No tam jest ten narkotyk taki cały czas tłoczony. Więc to jest takie właśnie, taka iluzja narkotyczna to jest. Takie jakby pojawiają się jakieś obrazy, które są niezgodne do końca z rzeczywistością i tam następuje też jakby taka interpretacja umysłu od razu tego, że no coś mi się tu nie zgadza, więc ten umysł sobie jakoś usiłuje to no wyklarować i żeby mieć dysonans. Znaczy, żeby nie mieć. Żeby nie mieć, tak, żeby nie mieć tego dysonansu, tak. Okej, a... A zobacz, co jest przyczyną tego, że ciało fizyczne generuje bardzo duży lęk przed odrzuceniem. Bardzo boi się odrzucenia. Jednocześnie kreuje sytuację i na planie fizycznym pojawiają się sytuacje, w których jest odrzucana. No to jest jeszcze z tego wcielenia, w którym ona była chora. Czyli to wspomnienie? Tak, to jest to wspomnienie, ponieważ tam była, ona była dosyć długo chora, już jako dziecko i tam prawdopodobnie jakoś tak czuję, że rodzice jakoś ją odrzucali, ale nie odrzucali dlatego, że ona nie, jakby nie kochali jej, tylko oni mieli straszny lęk przed tym, że ją stracą. Więc już jakby zawczasu ją odrzucali i zajmowali się zupełnie innymi rzeczami. Nie wiem, może rodzeństwem, może jakimiś takimi, nie wiem, no może pracą, czy czymś takim, ale czuję ją jako takie samotne dziecko, nie dosyć, że schorowane i takie właśnie cierpiące fizycznie, to jeszcze właśnie takie osamotnione, że tam nikt nie dawał jej tego wsparcia.
I ciało subtelne zatrzymało to wspomnienie i rodzaj generowanej energii z tamtego wspomnienia? Tak. I gdzie ono jest zapisane? W tej większej części esencji czy w tej rozciągniętej? W tej rozciągniętej. Dobra, to teraz idź do takiego momentu w życiu fizycznym Agnieszki, kiedy jej mąż ją odrzuca i mówi, że jej nie kocha. I przyglądnij się, co się dzieje na poziomie eterycznym. Przychodzi mi na myśl takie słowo sprawdzian. Kto sprawdza? Tak jakby on sprawdzał ją. Ale zobacz, co się dzieje na planie subtelnym. Co się dzieje, kiedy ciało fizyczne bardzo cierpi? Wpada w rozpacz. Co się wtedy dzieje na planie subtelnym? Ta ośmiornica ją tam doi wtedy jeszcze. Mhm. No i to może być taki jakby no, taki proceder tej ośmiornicy, że właśnie ona w jakiś sposób generuje te sytuacje, mhm. w których... Jak to robi? Nie mogę tego zobaczyć. To zatrzymaj czas też, żeby nie, nic ci nie zakłócało. Szczególnie odłącz sygnały wszelkie, które płyną od ośmiornicy w twoją stronę. I na takim zatrzymanym obrazie zbierz informacje z przestrzeni. Jak ona to robi, że ciało fizyczne Agnieszki kreuje i tworzy sytuację taką, w której przeżywa tak głęboką rozpacz? Przede wszystkim to się dzieje wtedy, kiedy tam są trochę większe, wyższe wibracje, czyli kiedy już tam jest takiego spokoju, trochę szczęścia nawet, to się wtedy zadziewa, bo ta ośmiornica nie lubi takich wibracji, ona się z tym źle czuje, więc w jakiś sposób... Przyglądnij się, jak ona to prowokuje, że ciało subtelne zaczyna kreować w tej przestrzeni materii takie sytuacje. To się jakby się przełącza na tą drugą osobę, czyli... Przełącza się na drugie ciało subtelne, czyli działa też w przestrzeni drugiego ciała subtelnego? No, tak to by wyglądało jakoś. Mhm. Nie wiem, ona jakoś się odkleja na chwilę. I teraz spójrz na to, jak ona się już odkleiła, to teraz odsuń zupełnie obraz od siebie, który jest cały czas zatrzymany i zobacz, jaki to ma związek z tym ciałem subtelnym, które przebywa w tej celi, nazwijmy to. Nie, nie, ja nie miałam na myśli tego, że... tą część w celi to ja w ogóle tutaj jakby nie widziałam. Mhm, ale jednak, widziałam, ja wiem. Jako tą mniejszą część, przyklejona ta ośmiornica, ona się jakby trochę odkleja. Tam następuje jakieś takie poczucie jakiegoś takiego osamotnienia w tej części mniejszej, subtelnej. I jak się tam zaczyna generować te niższe wibracje, to natychmiast właśnie na planie już fizycznym dochodzi do jakichś takich ruchów, które no tak jakby Agnieszka na planie fizycznym jakby wchodziła w taką rolę ofiary i ona mhm. jakby prowokuje sama to zachowanie swojego partnera. Mhm. Ale to się dzieje za sprawą tej ośmiornicy, ponieważ ona gdzieś tam, no mówię, dopóki one są jakby tak sklejone, i ta ośmiornica jest taka przyklejona do tego ciała subtelnego, to tam jest taki w miarę spokój, w miarę taki tam... natomiast mm-hmm. tu się rodzi jakiś taki niepokój, kiedy ta ośmiornica się na chwilę odkleja. Tak jakby to ciało subtelne mm-hmm. nie wiedziało, że to jest pasożyt.
Tylko myślało, że to jest jakby, że to jest ona cała. W całości. No, a zobacz, tak. Czy ta część tęskni za swoją całością. Tak, bardzo. Tam jest bardzo duża tęsknota, dlatego myślę, że jak ta ośmiornica się tylko trochę ruszy, tam odklei, to natychmiast tam się dzieje właśnie taki niepokój. Mhm. Dobra. Zobacz teraz na taki, wyjdź z tamtej sceny, rozłącz się z tamtym obrazem. I pójdziemy do przyczyny ezoterycznej uczucia obrzydzenia przed intymnością związanym z seksualnością. Czyli jak ma dojść do takiego zbliżenia seksualnego, to pierwsze, co przychodzi na planie fizycznym do Agnieszki, to jest odrzucenie partnera i niechęć do takiej intymności seksualnej. To ma też związek z jakimś poprzednim wcieleniem, ale już nie z tym, w którym ona była chora, bo to jest inne wcielenie. Mhm. Ja tam czuję jakieś molestowanie. Mhm, to było późniejsze wcielenie, bo ona już była na tyle osłabiona, że już miała tą ośmiornicę i jakby no, nie była w stanie jakby tutaj nic zrobić. Mhm. Czyli to jest zupełnie jakby niezwiązane z tymi dwoma wcieleniami. Mhm. Jaki program, jakie wspomnienie zostało zapisane? Że to jest brudne. Że seksualność jest brudna. Mhm. Dobra. Rozłącz się z tym obrazem. Rozłącz się całkowicie. I pójdziemy sobie do momentu, kiedy Agnieszka miała taką własną pracę w hipnozie. Ostatnia jej taka sesja, którą samodzielnie robiła w hipnozie. Będziesz tą scenę obserwowała, będziesz całkowicie transparentna, niewidoczna i przyjrzysz się z boku i zobaczysz, co się dzieje na planie subtelnym. Idź do momentu jej ostatniej sesji hipnozy, którą wykonywała sama jako samodzielnie. 1, 2 i 3. I przygląda się temu z boku. Odsuń sobie cały ten obraz i powiedz mi, co się dzieje, co widzisz. Pojawiają mi się jakieś takie istoty wokół. Takie jakby zagęszczenie takich bytów. Mhm. Czy one robią koła wokół, zagęszczają tą przestrzeń wokół? Mhm. I powiedz mi, która część pracuje? Ta, która jest rozciągnięta i przy ciele fizycznym? Czy ta, która przebywa, co się dzieje z tymi dwoma częściami? Też, jeśli ci jest to potrzebne, możesz zatrzymać sobie ten czas, zatrzymać w ogóle poruszanie się tych zagęszczeń, tych istot, które zagęszczają tą przestrzeń, żeby się na spokojnie przypatrzeć, co się dzieje z tymi dwoma częściami, z tą rozciągniętą częścią. Pracuje tylko ta rozciągnięta część, tamta, ta druga, w ogóle jakby no, nie ma świadomości jakby tego, co się tutaj dzieje, bo mówię, tamta jest w ogóle całkowicie jakby taka zamotana tymi środkami, które ma podawane. Więc ona w ogóle jakby nie ma tutaj jakby takiego, znaczy pojawiają jej się jakieś obrazy tutaj, jakieś coś, ale ona to bierze wszystko za iluzję. Mhm. Nie wie, jak to interpretować, więc jakby tutaj się tym nie zajmuje, ona po prostu tylko jest sobie tam. Natomiast ta część tutaj, ta mniejsza, no ponieważ ona ma już podłączoną tą ośmiornicę, to ona już więcej już tutaj się jakby nie podłącza pod nią, ale mimo wszystko jak ona otwiera jakby się na tą przestrzeń, mhm.
to tam się natychmiast pojawiają jakieś takie stwory, istoty, jakieś takie niefajne, które by się chętnie podłączyły też, no tylko, że ta ośmiornica im nie da, no bo to jest jej żywiciel, więc ona ją trochę broni. A zobacz na przyczynę ezoteryczną tego, dlaczego Agnieszka podczas tamtej sesji nie zauważyła tej ośmiornicy. Dlaczego ona jej wtedy nie zauważyła? Ona w ogóle nie wie, że tam jest jakaś ośmiornica, tylko ona myśli, że to jest ona cała, jako, że ta ośmiornica to jest jej część. Ponieważ ona ma ciągle ten brak, bo gdzieś zdaje sobie z tego sprawę, że jakby ona jest niepełna, czyli że jest podzielona, no to ona odczuwa jakby, jak ta ośmiornica, jakby tam się przyssie do niej, no to odczuwa, że jakby była całością z tą ośmiornicą. A ośmiornica potrafi tworzyć bardzo ładne iluzje. Dobrze, zobacz teraz, czy ten lęk przed odrzuceniem i przed takim, że pozostanie też sama i za wszelką cenę szukania fizyczności ludzi, którzy będą jakby zarządzać jej życiem, których tak się właśnie no wyjdzie w taką dużą zależność. Czy to jest spowodowane właśnie tą obecnością tej ośmiornicy w jej przestrzeni, w jej w ciele subtelnym? Tak, ale ona miała w ogóle dużo takich wcieleń, gdzie poddawała się takim właśnie zależnościom i zaczęło się od tej choroby, gdzie ona była taka trochę ubezwłasnowolniona, bo ona też nie mogła decydować tam za bardzo o wszystkim. No bo tak jak mówiłam, ona prawdopodobnie gdzieś od jakichś wczesnych lat dziecięcych, czy może nastoletnich, była chora, więc tam rodzice decydowali, ona nie miała za bardzo do powiedzenia nic. I później przez te wcielenia następne, tam przez to molestowanie, też mi się tutaj pokazuje to molestowanie, że ona była w jakiś sposób zależna od tej osoby molestującej. I później w zasadzie, no tutaj to poczucie właśnie bycia jakby tak podporządkowaną tej ośmiornicy, z kolei ta druga część też ma poczucie jakby takiego zarządzania przez te gady. Więc tam jest tak naprawdę zdominowana cała ta istota. Rozumiem. A czy gady wiedzą o tym, że ta część rozciągnięta jest, że tam jest podpięta ta ośmiornica? Wiedzą, ale dla nich to nie ma jakiegoś znaczenia większego. A jakie oni mają korzyści z tego, że tam przebywa to ciało subtelne i jest podpięte do tych rurek? Jaki jest... No oni tutaj, tak jak mówiłam, biorą tą energię takie, bo jakby ta istota ma bardzo wysoką energetykę. Więc tutaj te oni sobie tam no, ją po prostu doją z tej energii. No. Wprowadzają ją w takie zamieszanie, taką iluzję trochę i po prostu no, spijają tą energię. Okej, to zobacz, kiedy Agnieszka w życiu fizycznym przeżywa takie stany euforyczne, czyli cały czas tworzy taką iluzję takiego właśnie pozytywnego, że wszystko dobrze, że taką właśnie iluzję wysokich i wprowadza siebie, to wtedy kto na tym korzysta? No, te gady. A kiedy przeżywa rozpacz związaną z jej małżeństwem, z lękiem, że zostanie opuszczona, że zostanie sama, niesprawiedliwością, to? No, to ta ośmiornica sobie tam wtedy ma się dobrze. Dobra. Także ona tutaj jest jakby dojona z dwóch stron. Jak tylko wejdzie na wysokie wibracje, to jest dojona przez gady. Jak tylko zejdzie niżej, to jest dojona z tą ośmiornicą. Dobra, to jeszcze sobie sprawdzimy, jak gady robią to, że przechwytują tą wysoką częstotliwość. Zobacz, Ania, taki moment, kiedy jest, ta istota generuje bardzo dużo tej pozytywnej, takiej wysokoczęstotliwościowej energii. I spójrz, jaką oni technologię używają i w jaki sposób tymi rurkami to wyciągają. I idź za tymi rurkami, zobacz, co się dzieje dalej.
Oni tego używają do jakiegoś, do jakichś maszyn, do jakichś takich. Te rurki gdzieś idą do jakichś takich. Co to jest? Nie wiem, jakieś takie. Poprzygląda się nam spokojnie. Jakieś pojazdy to są takie? Okej, czyli używają tego jako paliwa do zasilania? No, tak by wyglądało, bo to jest tak podłączone do właśnie do jakichś takich maszyn, do jakichś takich czegoś takiego latającego. Idź teraz do szefa tego projektu. To kogoś, kto jest odpowiedzialny za cały ten projekt i który wymyślił taki projekt, wykorzystywania w taki sposób istot ich ciał subtelnych. Jesteś niewidzialna i transparentna, tylko się przyjrzyj, kto to jest. Coś takiego podobnego jak gad, ale trochę inaczej to wygląda. Nie wiem, nie umiem tego nazwać. A jak wygląda jego postać? Jakiś taki jakby trochę miał łeb smoka. Coś takiego, no taki jakby. A odczytaj informację, czy on w jakiś sposób wchodzi w ciała fizyczne na Ziemi? Tak, może się jakoś wcielać. A czy obecnie ma jakieś wcielenia? Czy on sam? Może niekoniecznie, natomiast to jest jakaś rasa chyba taka, bo tam więcej widzę tych postaci. I one I potrafią one na... tak, one wchodzą. I one, co ciekawe, wchodzą, znaczy wchodzą, no są jakby takimi, mają takie, jakby to powiedzieć, no tutaj się jakby tu inkarnują jako tacy bardzo bogaci ludzie. Okej. Bardzo dużo tam energii pieniądza widzę, takiej właśnie, no taka, tu na Ziemi taka energia pieniądza, a tam z kolei na tym planie takim niefizycznym to jest właśnie energia taka wysokowibracyjna, ale pozyskiwana od kogoś, bo oni sami tego nie produkują. Ile istot przebywa w tym samym miejscu, w tej placówce, w tym więzieniu, gdzie jest też to ciało subtelne Agnieszki? Oj, teraz mi się pokazuje, że tysiąca. Okej. Dobra. Idź teraz do tego miejsca, gdzie przybywa to ciało subtelne, gdzie są jej podawane te narkotyki. Skontaktuj się z tą najbardziej świadomą częścią, która miała siłę do tego, żeby zawołać nas na sesję. Masz z nią kontakt? Tak. Przekaż jej informacje, które zebrałyśmy podczas tej sesji. I powiedz, żeby w pierwszej kolejności wyciągnęła te wszystkie rurki z siebie, tak żeby ten narkotyk nie działał na jej część subtelną. Tak zrobiła to. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gdzie ma ten lęk przed tym, żeby przekroczyć te kraty? Czy on nadal jest generowany, czy na skutek informacji, które jej przekazałaś, sama go przetransformowała? No i jest tam jeszcze jakaś obawa. Jest obawa o to ciało fizyczne. A chcę zobaczyć, co się dzieje z ciałem fizycznym? Tak. To
przybliża się do ciała fizycznego i do tej części, do której jest przylepiona ośmiornica, i jednocześnie wtedy, kiedy jakby połączy się, bo rozumiem, że jest rozciągnięte to ciało subtelne. Tak. Mhm. To naturalnie jakby łączy się, wypychając tą ośmiornicę zupełnie ze swojej przestrzeni. Robi to. Mhm. Bardzo dobrze. Odrzuciło ośmiornicę? Tak, odrzuciło i jest takie poczucie wreszcie jakby pełni. Mhm. Tam jest takie, no teraz to czuję taka, właśnie jak się połączyły te ciała, to rozciągnięte właśnie z tym to tak właśnie tak jakby wreszcie wróciła do domu. Mhm. Okej. Okay. No. Jak teraz odbiera swoje ciało fizyczne? No jest trochę zdziwiona, że ono jest zdrowe. Mhm. Że tam się nic, bo ona miała takie poczucie, że cały czas jest w tym ciele, w tym schorowanym. A, bo ona była utrzymywana w iluzji, rozumiem, tak, cały tak. czas. Nie wiedziała o tym, że inkarnuje zupełnie w inne ciała. Tak, dokładnie. Mhm. No dobra. A teraz, kiedy w całości jest i popatrzy się na ośmiornicę, to jak ją widzi teraz? No jako takie nie, kogoś takiego, jakąś istotę nieszkodliwą taką w zasadzie, bo jak teraz już ma tą pełnię i to poczucie, że jest taka jakby tej mocy takiej wewnętrznej, mhm. to widzi, że w zasadzie to jakieś takie jest byle co, jakiś robal taki, którego można rozdeptać. I w ogóle jakby tutaj ta ośmiornica przestała całkowicie zagrażać. Mhm. Nie ma tego poczucia, że to się może ponownie przylepić czy coś. No tam zupełnie inna moc jest teraz. Tam jest taka właśnie taka, no, takie poczucie naprawdę takiej sprawczości. Aha. I coraz bardziej mam takie poczucie takiego klarownego widzenia, że że jakby patrzy przez te oczy i widzi tą rzeczywistość taką, jaka ona jest. Mhm. To niech teraz spojrzy na ciebie i powie mi, jak ciebie widzi. Trochę nie rozumiem pytania. Mhm. Powiedz jej, żeby popatrzyła się na ciebie, na twoje ciało subtelne i powiedziała mi, jak ona ciebie widzi. Czy widzi twoją sylwetkę, czy widzi częstotliwości, które są w tobie jako istocie. Tak, tak. Mhm. Dobra, to teraz ja wchodzę do tej przestrzeni i staję obok was. Niech popatrzy się na mnie i powie mi, jak mnie widzi. Widzi tak, jak jest, tak? Czyli tak nie ma już tego takiego iluzorycznego obrazu jakiegoś, nie ma tej interpretacji. Dobra, ja na razie wychodzę z tej przestrzeni i zapytaj się Agnieszki, czy nadal ma ten kontrakt z tymi gadami? Czy on nadal obowiązuje? No, coś tam jeszcze jest w tej przestrzeni, bo ja czuję, że ona gdzieś tam, że ona tak naprawdę nie zerwała tego kontraktu, tylko jakby przemieściła te ciała, na razie się połączyła jakby ze sobą. Mhm. Dobra, to teraz niech zawoła tego, który jest szefem tego całego projektu, i który pośrednio bądź bezpośrednio ingerował w jej przestrzeń. Jest. Mhm. I niech każe mu przeczytać całe warunki tego kontraktu. No tam było zawarte właśnie, że ona się zobowiązuje na stałe po prostu im służyć w zamian za to, że tamto ciało
które było chore, będzie zdrowe. Ale też jakby w tym kontrakcie było drobnym druczkiem, że to ciało, jak umrze, to nawet to ona dalej tam będzie jakby zobowiązana być i służyć im. Mhm. I niech zapyta się go, czy jest tam napisane, że zostanie rozciągnięta jej esencja i będzie cały czas wcielana w inne ciała fizyczne. Tak, tak, jest też tam takie coś. Mhm. A ona o tym wiedziała, jak podpisywała ten kontrakt? No nie, bo to w zasadzie oni tylko jej powiedzieli, obiecali jej jakby to zdrowie tego ciała fizycznego i nic więcej jej tam nie dodali. Dobra. To powiedz Agnieszce, żeby sprawdziła, czy jest jeszcze w jej ciele subtelnym cokolwiek, co łączy ją pośrednio bądź bezpośrednio z tą umową i z tym gadem. No jeszcze jakby są resztki tych narkotyków, więc jakby to będzie z niej schodziło. Mhm. No ale tu już nie ma dostawy świeżej, więc ona coraz lepiej będzie widziała tą rzeczywistość, coraz jaśniej będzie mogła jakby czuć samą siebie i czuć tą pełnię. To teraz niech przyspieszy czas i niech szybciej jej ciało subtelne usunie całkowicie z jej przestrzeni wszystkie te substancje, które były jej wtłaczane. Całkowicie oczyszcza. Oczyściła się, tak. Mhm. Teraz już jest wolna od tego. Teraz niech sprawdzi jeszcze swoje ciało mentalne, czy ma jakieś aktywne bądź nieaktywne programy. Jednocześnie może też sprawdzać swoje eteryczne DNA, które nie należą oryginalnie do niej jako do istoty. Coś tutaj z tymi programami jeszcze mi się pokazuje, że jakiś program właśnie dotyczący miłości, że ona nie może być kochana taką, jaka jest. Czyli w sensie, że jak ma tylko jakąś wadę, w cudzysłowie oczywiście, to czyli na przykład jest chora, czy jakoś tam nie spełnia oczekiwań, to że ona nie może być kochana. Że musi być doskonała. Jest taki program tutaj jeszcze, go widzę, ale to jest pochodzi z tego wcielenia właśnie z no, tak, tego, gdzie była chora. Mhm. Czy jest i to, potem on się wzmocnił, jak właśnie była molestowana, bo tam był ten jakby seksualny taki brud, to wszystko i ona się czuła brudna, dlatego ona się też nie czuła kochana wtedy. Jakby taka, no tak, taka zabrudzona się czuła i czuła się właśnie taka, że przez to jest niedoskonała i że ona nie może być kochana. Mhm. Czy jest gotowa całkowicie usunąć ten program ze swojej przestrzeni i najpierw to zapytam. Tak. Jak powiem trzy, to go usuwa. Jeden, dwa, trzy. Usunęła. Mhm. Czy pamięta jako istota, w jaki sposób transformować wspomnienia i zatrzymane emocje? Tak, teraz już pamięta, teraz już umie to robić i sobie dobrze z tym radzi. Mhm. Bardzo dobrze. To czy jest jeszcze jakieś wspomnienie, którego nie przetransformowała, które powoduje zablokowanie przepływu jej istoty w całości? Czy jest gotowa całkowicie anulować wszelkie zgody, które udzieliła, podpisując i zgadzając się na ten kontrakt? Tak. Mhm. Tak, ona to nawet zrobiła już. Brawo. I co widzi dookoła? Jak się rozglądnie, powie mi, co widzi? No, taką widzę jasność. Spokój taki.
No i rzeczywiście teraz jej umysł jakby widzi tą rzeczywistość, która jest. Jeżeli jest coś niefajnego, to jest to niefajne, a nie jakby podawanie. Interpretowane. No, że nie jest to interpretowane jakoś tak pod kątem tych przekonań wcześniejszych i tych wszystkich jakby rzeczy, które ona tam wcześniej miała. Rozumiem, że też automatycznie anulowała zgodę na przebywanie w jej przestrzeni tej ośmiornicy. Tak, tak. Że już jej nie ma tej przestrzeni. Dobra. Tak, ona już tak podniosła wibrację, że tamta w ogóle no, nawet już jej nie widzi. Dobrze. Okej, to teraz niech poczuje swoje ciało fizyczne, które obecnie ma na Ziemi. I pójdziemy o rok do przodu w czasie. I niech obserwuje, w jaki sposób będzie funkcjonowała na nowych warunkach. Idziemy o rok do przodu w czasie. Jak się będzie metabolizowała sesja? No będzie to widzenie takiej rzeczywistości, takiej jakiej jest. I nie będzie już tych skoków takich emocji, bo ja tam czuję, że jakby te były takie duże skoki emocji. Od jakiegoś tam lęku, gniewu, strachu, w ogóle tych wszystkich rzeczy, przez jakieś takie właśnie, o jest świetnie w ogóle, no tak trochę takie hadowe. Euforyczne. Się kojarzy takie. To już nie będzie tego. Tu już jakby się ta amplituda wypłaszczy. Może nie tak od razu, ale jakby jeszcze tam będzie takie wzbudzenie od czasu do czasu czegoś takiego na zasadzie jakby takiej automatycznej reakcji, ale już tutaj widzę, że to się wypłaszcza i że to będzie coraz spokojniej przebiegało, że no im bardziej ona będzie widziała tą przestrzeń, tą rzeczywistość jako taką, no taką jaka jest, nie będzie tam żadnych interpretacji, iluzji, jakiegoś dopowiadania sobie, to tym lepiej, jakby tym mniejsza ta amplituda będzie, tym bardziej płaski będzie ten... A zaobserwuj, czy pojawia się lęk przed odrzuceniem. No jest jeszcze trochę ten lęk, ale on też jakby tutaj jest potrzebna już praca, jakby taka świadoma, w sensie takiego umysłu, żeby w to nie wchodzić. Okej. Okay. I to się powiedziało, czyli, ona... czyli rozumiem, że to są nawyki już na poziomie ciała fizycznego tak, i w ciele mentalnym ciała fizycznego nawyki. Dobra, to teraz z tego poziomu świadomości jej jako istoty, jej esencji, niech mi powie, w jaki sposób może szybciej wpłynąć na swoje ciało fizyczne, na obszar mentalny, żeby przetransformować nawet z pamięci komórkowej te nawykowe reakcje lękowe. No tu mi się pojawia coś takiego, że jakby taka zwiększona uważność jest potrzebna, że w momencie, kiedy jakikolwiek impuls lękowy się pojawia, to po prostu trzeba z tego się natychmiast wycofać. Jakby. I to... A czy ona jako istota subtelna, która się zagęszcza w ciało fizyczne, to w jaki sposób może wypychać z ciała fizycznego pozostałości wspomnień i tych zapisów lękowych? No to się będzie czyściło jakoś samo, to jakby ona tutaj nie mam poczucia, żeby ona coś tutaj jakby Ale niech robiła. Ona się przyglądnie jako istota. Bo ma duże doświadczenie jako istota świetlista, jako esencja, więc niech zaeksperymentuje z tym ciałem fizycznym i zobaczy, jak ona może jeszcze mocniej oddziaływać na materię, właśnie usuwając z ciała fizycznego zapisy i takie automatyczne reakcje związane z lękiem. Niech mi opowie, bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe, jak to robi.
Szczerze powiem, że teraz w ogóle nic nie widzę, bo bardzo potrzebuję do toalety wyjść. A, to naturalne. Czyli praca dobrze poszła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Aniu. To tylko na szybko. Zostaw Agnieszkę w jej przestrzeni, niech robi to, o czym rozmawiałyśmy, i szybko do toalety i zobaczymy, co ona wymyśliła, jak może oddziaływać. Dobrze. Już O, jestem. bardzo dobrze. O matko. No i zobacz, co tam ciało subtelne Agnieszki wymyśliło. Jeszcze raz pytanie mi zadaj, bo całkowicie wpłynęłam. Połącz się jeszcze z ciałem subtelnym Agnieszki. Wejdź. I najpierw mi powiedz, jak ją teraz widzisz, co ona, jak cię teraz pokazuje. Bardzo właśnie jako taką świadomą istotę, taką wysokowibracyjną. No tam jest teraz światło po prostu, tam jest teraz w ogóle no, moc, jakaś taka no, życie tam się dzieje, tak, tam się już dzieje coś dobrze, dobrego. Bardzo dobrze. To teraz z tego poziomu niech spojrzy na relacje ze swoim mężem obecnie. Jak teraz ona widzi relacje z mężem o tych nowych warunkach? Niech zaobserwuje. Przestaje jakby interpretować wszystkie zachowania jako niekorzystne dla siebie. Mhm. Jako potwierdzające to przekonanie, że ona nie może być kochana. Okej. Okay. Czy jest w jakiś sposób na tych nowych warunkach powiązana energetycznie, on jakoś przebywa w jej polu, jak ona widzi, czy jest autonomiczna jako istota? Nie jest autonomiczna. Mhm. Dobra. Na sam koniec sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Chciałabym, żeby zabrała nas w takie miejsce, kiedy ona jako esencja funkcjonowała w pełni swojego potencjału. Kiedy jej świadomość była bardzo wysoko tego, kim jest. I raz na chwilkę zabierze w to miejsce. No, to było jeszcze przed tym wcieleniem z tą chorobą. Niech po prostu powędruje na swojej całej linii czasowej do takiego miejsca. I zaobserwuj, Aniu, ty. Przyglądnij się, jak ona wygląda, jak wygląda jej esencja jako całość. I wrócimy do momentu, z którego do ciebie mówię. I powiedz mi, czy tak samo widzisz tą esencję? Tak, teraz tak samo widzę. Są jeszcze jakieś takie zabrudzenia, ale one się będą tam Dobra. No to w porządku. To zostawiamy w takim razie Agnieszkę w jej przestrzeni.
Jeszcze ostatni raz spójrz na to, jak ona wchodzi w kontakt ze swoim ciałem fizycznym, jak ją jeszcze widzisz na sam koniec. No, widzę już, widzę, że ma coraz większą świadomość swojej mocy, swojej sprawczości, tego, że to ona tutaj rządzi w tej przestrzeni, że nie musi nikomu nic oddawać, że nawet to, że jakby nie potrzebuje już tego, żeby czuć się kochana, bo ona jakby w swojej istocie już jest miłością. No dobrze. To zostaw Agnieszkę w jej przestrzeni. Ty sobie wróć do swojej przestrzeni. Za chwilkę, Aniu, policzę dla ciebie od 1 do 3 i na 3 otworzysz oczy. Ale teraz rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. W najlepszych możliwych dla ciebie częstotliwościach, które na ten moment są dla ciebie najlepsze. I za chwilkę odliczam. 1. Poczuj swoje ciało fizyczne. To jak oddychasz. 2. Poczuj siłę swojego ciała i jego lekkość. 3. To jak przyjemność, radość rozprzestrzenia się po całym twoim ciele. 3. Otwórz oczy.